Siemanko, z tej strony Emdziak i dzisiaj zagramy sobie w Sky Factory 4. Dowiedziałem się jakieś 2 dni temu, że wyszło Sky Factory 4. Niektórzy z was pewnie kojarzą, że prowadziłem serię Sky Factory 3 razem z Lisiastym na jego kanale. I tak jakby podjarałem się tą informacją, że wyszła 4. wersja. Nie wiem, jak długo ona już jest, ale postanowiłem ją nagrać, postanowiłem, że zabiorę się za nią. Więc no, ogólnie nie wiem o tym totalnie nic. Dla mnie to wszystko tutaj, co widzicie, jest totalnie nowe. Ja naprawdę nie wiem nic o tym, więc ja tu będę totalnie lamił, ja nie będę wiedział, jak crafting zrobić pewnie. Więc nie gańcie mnie za to od razu. Ło kurde, ale to jest opcji. O ja jebę, ile to jest opcji, co jest? Sky Factory Tutorial. The fuck? Co to jest za świat? Wow. Można na zwykłym świecie w to grać. O kurde. Large Beyonds. Lost Cities. Oj, coś czuję, wiecie co wam powiem? Mam wrażenie, że... Wow. Mam wrażenie, że będzie więcej niż jeden sezon tego, bo jeśli zaczniemy na zwykłym Sky Factory, a tutaj można grać na takich różnych jeszcze... Patrzcie, SeaWorld! O kurde, jak mi się to kojarzy z serią, którą kiedyś nałogowo oglądałam, ten... Magic89 i Mindcusim nagrywali tą serię. Właśnie pod wodą były takie, o kurde, Lava Factory. O kurde, to jest bardziej hardkorowe. Ender the Sea? To jest jakaś nowa woda, to Ender the Sea co? Bedrock Your World. Between Bedrock and a Hard Place. Oh fuck. Lights out, sticky situation. Tu są wszędzie pajęczyny, przecież śmierć, znaczy śmierć przez spadnięcie, to tutaj jest męczarnia. Resonant sleeper, chill out. Hot topic, the floor is lava. O kurde, ile tego jest? Skylands. Material gear in a material world. Co? To są wyspy z materiałów. Lava cake. Are you afraid of the dark? Nie, gramy dzisiaj normalnego Sky Factory 4, ale coś czy wszystko to mnie zaciekawiło w większości, więc no, nazwiemy sobie to Sky Factory sezon pierwszy. Powiedzmy, że będzie więcej niż jeden sezon. Powiedzmy, że pierwszy sezon w ogóle doprowadzę dalej niż 3 odcinki. Tak. Czy tu jest Prestige? Co? Już to. A, to jest coś, żeby odblokowywać sobie więcej światów. Okej, okay, let's start. Ale space mi się podoba tutaj, w sensie wygląd ogólny, space i te sprawy. O kurde, ja coś czuję, że ja tu się łatwo pogubię. Sky Factory 3 nie do końca ogarniałem. Tam głównie Lisiasty mnie prowadził za rączkę, że tak powiem. A tutaj to ja już totalnie nie wiem. Oh shit, here we go again. Press J. World backup done. Co tu mamy? Wo. O, to kojarzę. Z trójki. To też kojarzę z trójki. Ale widzę, że tu jakieś nowe drzewa są. Wow. Armor 404. Oh fuck. Ho ho. Ho.
Age of Storage, Age of Exploration. Age of Authenticum Glol. Nieważne. Nie wiem, jak to przeczytać, ale. What the fuck? Gotham Artemon. Nie, nie. A my zaczynamy tutaj. Getting started. Zajebiście. Plus 10. Dobra, nieważne. Tam coś tam z J było. O, tu są twórcy. Discord, Patreon. Okej. Okay. O, tu... Co? Nie ustawię punktów, ale warto wiedzieć, że istnieją punkty. Dobra, nieważne. Pod J jest mapa. Dużo tu nie widzimy w sumie. Okej, okay. To nie wygląda jak pasywne mowy. To nie wygląda jak pasywne mowy. A bo to jest kurwawca! Dla mnie to wyglądało jak taki, wiecie, taki zamaskowany typ w takim kapeluszu. Jezus Maria Emdziak. Patrzcie. Ło! Te partikle. Ale epic. U, jakieś dziwne jest to drzewo. Nie no, coś czuję, że będzie tutaj dużo zabawy. Panowie, bo ja nie wiem, jakiej wysokości jest to drzewo, ja nie chcę się spieprzyć. Co tam spadło? Dobra, tu już jest dirt. Tyk, dobra, teraz szybko. Muszę zrobić sobie drewno, crafting. Wstawić go sobie gdzieś. Więcej drewna, zrobić sobie półpłytek. Niepotrzebnie zrobiłem ich aż tyle. Shit. Będę miał problem teraz. Chyba, że... No to zaraz sprawdzę. Najpierw sobie rozbudujmy tutaj teren, bo... Fajnie by było sadzonki połapać. Jedną już mam jakąś. Sadzonkę. Dirt sapling? Brudna sadzonka? Co kurwa? Dirt design. Co to jest? Czemu? Mogę coś z tego zrobić? Albo nie wiem. Ale? Nie? No to nie wiem. Wow. Tak wyglądają sadzonki? Trochę dziwnie. Jak mam być szczery. To się nie dało tutaj? Dało się wrócić drewno. Uf. Dobra, zróbmy sobie tą magiczną rzecz. To jeszcze pamiętam. Od trójki to się nie zmieniło. Tak samo to, że można z tyldą skopywać to szybciej. Dostaliśmy dirt acorn. No. To by było na tyle w pierwszym odcinku. Dziękuję bardzo za oglądanie. Nie no, dobra, żartuję oczywiście. Nie, ale po... O, to mi daje pół jedzonka. To dobrze, bo w sumie mam jakieś żywienie się. Chociaż tutaj mam coś do zjedzenia. Builder's wand. Da fuck? Nie wiem, co to jest, do czego to służy. Może nie będę zagłębiał się w temat. Zobaczmy sobie tu książeczkę zadań. Co my tu mamy? Craft a dirt block using dirt acorns and dirt resin. Co? Dirt resin i acorn. The fuck? Jak to się robi? Mogę z tego zrobić podobno dirt. Tylko jak? Jak? Wait, jak się robi dirt w tym Minecrafcie? No to musimy jeszcze pozbierać. A się nie dało przypadkiem odkłócania z... O, dało się, dobra, coś tam kojarzę jeszcze. Jep. Okej. Jej, mamy dyrta kolejnego. Zajebiście, idziemy do przodu. Troszkę więcej pół bloków. Zaraz mi się drewno skończy.
Super. Ale tutaj mam przecież drzewo mi wyrosło. Emdziak, o czym ty mówisz? Emdziak, o czym ty pierdzielisz? Wyrośnij. Kurde, teabagging. Teabagging. Spam klawiatury, co nie? O fuck. Excuse me. Broken. Aha. Okej. Czyli to nie znika po prostu, tylko ja to muszę sobie wyrzucić albo naprawić. To jest sobie przydatne, bo itemki się nie tracą. W sensie, jeśli mam na przykład, nie wiem, diamentowy kill-off, to ja go nie stracę, nawet jeśli go zużyję do końca, bo on będzie, napisze mi tylko broken, jak dobrze ogarnę. Że jest zepsuty, ale nadal będę mógł go chyba naprawić. Chyba. Choć nie wiem, ale te partikle są zajebiste. Wow. Dziwię się, że mój komputer to ciągnie. Znaczy, dziwię się, w sumie ten komputer nie jest taki słaby, ale po prostu się dziwię, no bo... Kiedyś, za moich czasów... To kurde, MDiak cieszył się, jak wszedł na serwer minecraftowy jakiś. Nie rozpędzaj się tak bardzo. I tak jakby no... To był zacierz forever. Jak się weszło na jakiś serwer. A co dopiero, kurde, grać na jakichś modyfikacjach, kurde. Kiedyś marzeniem dla mnie to było granie z kimś w Minecrafta, a teraz to, kurde, ja tutaj jakieś paczki modyfikacji rozbudowane mam, kurde, setki partiklesów jakichś wymagających rzeczy i to mi ciągnie komputer, nie wierzę. Wow. A wiecie co, ja sobie zrobię tą get ulepszoną wersję. O ile crafting tego się nie zmienił. Oczywiście, że się zmienił. Krok. Aha, nie ma już ulepszonej wersji kroka. Ufa macie. No i zjebałem. Nieważne. Mamy zapas. MDiak geniusz. Nieważne. Dajmy sobie to. A, dupa. Dupa. Tyk, kolejne trzy dyrty mamy. Zajebiście. Super nam idzie, dobra, to to mogę odłożyć. I teraz tak. Dało się zrobić coś takiego jak chyba przesiewaczkę albo coś w ten deseń. Tylko nie wiem jak. Ale dobra, pomijając, na razie zostawmy to. Zobaczmy, co tam mamy w achievementach dalej do zrobienia. Co to jest? Eating dirt. Zajebiście, tylko że ja nie mam kamienia, żeby zrobić sobie piecyk. Jaki mam piecyk zdobyć? What? Hardwood? Break a leg? Don't see on me. Gravel sapling, bone sapling, petrified sapling, clay sapling. Co kurwa to są te? To są sadzonki konkretnego drzewa. Dlatego ja z tego dirta mogę zrobić, bo to jest kurde... To jest dirt log! Aha! To wiele wyjaśnia w sumie. Dlaczego ja kurde z drewna robię dirta, co nie? Prawda? Uff, dużo wyjaśnia. Na. Dziękuję, lecimy dalej. No nic, no pierwszy odcinek będzie taki. Pierwsze kilka odcinków będzie takich. Ja jeszcze nic nawet nie ogarniam z tym, jak to działa i w ogóle. Więc no, musicie mi wybaczyć, ale tak to będzie wyglądać niestety. Wierzcie mi, ja też nad tym ubolewam, że nic nie wiem na temat tej paczki, bo też chciałbym więcej ogarnąć, żeby móc więcej robić. Ale nie chcę sobie zbytnio spoilerować. Więc także tak, okej. Okay. Mamy masę tych narzędzi do ścinania liści. Kurde, spędzi mnie nos. Najgorzej. A,
Możemy sobie więcej delta zrobić, ale na razie sobie to odpuszczę. Co tam było dalej do zrobienia? Tutaj jest to, ale no to jest cook any acorns in a furnace to increase their nutrition value. Czyli mam ugotować w piecu żołędzie. Tylko, że ja nie mam żołędzi. Ale fu, nie mam pieca. Air fryer. Tinker's construct. Drying rack. Dobra, jak się robi drying rack? To jest to. Trzy półpłytki. All right then. Zrobimy sobie więcej desek. Trzy półpłytki, powiadacie. Co to jest? Drying rack. Do czego to służy? Może do tego mam wsadzić to coś? Progres mi się teraz nalicza w tym. A, dobra, nie mogę więcej niż jednej sztuki. A co to mi to da? Jak to działa? Czemu to tak działa? To jest położony troszkę większy patyk. Da fuck, dobra, nieważne. Może nie będę się zagłębiał w ten temat. Zostawię. Dobra. To wiem, to skraftowałem, więc kolejną rzecz mam ze sobą. Co to jest? Rustic Crushing. Dobra, dobra. Rustic Crushing. Oh fuck. Coś tutaj napisałem. A Crushing to. Nieważne. Ups, noc się zbliża. O nie. O nie. Co to jest? Co tutaj mogę włożyć? Dyrta? Serio? Serio? Po tym się skacze? Szczerze? Nie wiedziałem. Z ręką na sercu nie wiedziałem. Ja po prostu, kurde, tak pomyślałem, kurde. Panie, nie rzucaj mi tam wszystkich saplingów, jakie posiadam. 14. Boże, co mi to dało? Petrified acorn. Nie wiem, czy dobrze, że to zjadłem. Nie jestem pewien, czy dobrze, że to zjadłem. Ja się zastanawiam, czy to nie był żołądź, który mogłem zasadzić, bo to też chyba ma... Nie, to mogę zjeść. Wiem, ciemno jak w dupie, już on stałem pochodnia. Ło, jak pochodnia zajebiście wygląda! Ło! Nie no, kocham tą paczkę. Znaczy Sky Factory 3 już uwielbiałem, a tą to już w ogóle. No jeszcze 33 sapniki mogę tu wsadzić. Tylko co mi to daje? Bo ja nie wiem, co to jest, do czego to służy, po co mi to? Do szczęścia. Bo tam się zbiera coś, tylko nie wiem, to jest sok? Z drzewa? Mogę to podpisać pod wodę? Czy co to jest? Crushing tab. Crushing tab, no to jest coś do niszczenia. Tuba, no tuba do niszczenia. Tylko zastanawiam się, czy ja coś z tego pozyskuję po jakimś czasie, czy to jest po prostu, żeby pozbywać się niepotrzebnych rzeczy. Ach, zobaczmy, jak się kraftuje te wszystkie sapinki. Dużo tego. Cottonwood petrified. Aha, no i widzicie, już wszystko wiadomo, do czego mi to było. Dobra. Let's get latające bloki. Tu. Aha, to nie lata, to... To nie lata, to jest podwieszone na tym, a ja to na... Ja to wstawiłem tu i to... nieważne, jestem debidem. O, oh, ała! Kurde, dostałem drzewem po pysku.
So hard. Fuck. Alright. To mi się tutaj przerabia. O shit, w ogóle dostałem... Z przerabiania... Czego ja dostałem? Mączkę kosmu. Tego chyba. Ale nie wszystko. Dobrze myślę, czy się myślę? Nie, chyba nie z tego. Czy z tego dostałem? What? To już nie działa. No nie działa. To co ja wtedy wrzuciłem, że to mi dało mączkę kostną? Chyba, że to ma jakiś procent szans na to, że wyskoczy z tego kączka mączna. No i znikło. No i co ja z tego mam? The fuck. Also już te. Dostałem 10. Potrzebuję jedną tą. I ty, okej. Okay. Hardwood. To nie jest przypadkiem cobblestone'owe drzewko, które będzie mi dawać kamień? Byłoby zajebiście, gdyby to była prawda. Co to jest? Jak z tego mam coś zrobić? Mamo, ratunku? Cokolwiek? Tak, cobblestone z tego pozyskuję. Zajebiście, mam pierwszy cobblestone. Jej! Dobra, ale najpierw zanim cokolwiek zrobię. To poprawię mój głupi błąd. Zrobię jeszcze jeden taki. Dobra. Mam sadzonki tego drzewa. Więc tutaj sobie mogę w sumie debugging zrobić i żeby mi to wyrosło. Mam nadzieję, że z czasem będzie lepsze sposoby wydobywania przedmiotów. Bo pamiętam, że w Sky Factory 3 to było takie sitko i tym sitkiem się kurde przerabiało, żeby zdobyć kamień i tak dalej, a tutaj... Pff, a tutaj mam drzewka magiczne. No i dostanę kolejne 2 cobblestone. Mam 3 cobblestone, to już jest jakiś progres zawsze. Ale dobra, zróbmy sobie... Jeszcze jednego dyrta. Zróbmy sobie więcej półpłytków. Tak, półpłytków specjalnie powiedziałem. Teraz tak. Tutaj. Rozbudujmy się. O, fuck me. No i tak stać. No co, ja jestem jakimś analfabetą? Co jest nie tak ze mną? Dobra, tu będzie kolejna sadzonka. Raczej kolejny dyrt z czasem. Muszę to jeszcze poszerzyć o jeden. No, Jezu. Serio. Dobra. Tu pochodnie postawię bardziej po środku. Chociaż nie, bo to już nie jest niepotrzebne, żeby to się przerabiało. A mogę przerobić to coś innego? Tylko, że mi to nic nie daje. Zajebiście, dobrze mi poszło. Bacon sobie wpieprzymy. Mniam. I przyda nam się pomimo wszystko zrobić to. O Boże, ten debugging będzie najgorszym... dźwiękiem, jaki będziecie słyszeć podczas całej tej serii. Współczuję wam, naprawdę.
Ja siedzę w słuchawkach i słyszę tu klawiaturę. Tak jakby muszę to robić, żeby wyrosło mi to szybciej. Dobra, get off. Pierwsze co zrobię, to chyba kamienną siłę. A jeszcze się nie popsuła, ale wyrzucę już, jak niepotrzebne mi jest. A no no. Kilka mi się przyda. Donata sobie zjem. Czemu nie? Co tam w serii utknęło? Najprościej mówiąc, nie spodziewałem się tego. Dobra. Mamy trochę tego. Można to sobie porozkładać. Wow! Całe cztery nowe koble sobie zrobię dzięki temu. Ja pieprzę, dojdzie jak krew z nosa. Robię sobie nowego dyrta. Tyk, tyk. Debugging intensifies. Zajebiście wygląda to pochodnie. Dobra, zamiast debugować, to zobaczmy, co tutaj możemy jeszcze zrobić. Clay icon, bone sapling, dobra, czyli jeszcze są trzy soplingi do zrojenia. Okej. Diamond sapling, czyli w tym, w Sky Factory 4 pozyskiwanie itemków jest kurde z drzewek. Lapis, redstone, lead, iron, coal, sand, cotton, tin, gold, silver, a gdzie jest iron? Tu jest iron, dobra, czytałem już, nieważne. Diamond. Czyli to jest takie tierowanie teraz. Czyli ja powinienem teraz to wsadzić tu. Albo nie. What? Kolejny sapling, jaki był, to był clay sapling. Muszę mieć clay acorn. Jak zrobić clay acorn? Co? O, można jeszcze tak zrobić tą sadzonkę. Okej, okay, to już ogarnę. Dobra, 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 dobra. Daj mi zwykłą sadzonkę. Zwykła sadzonka. To. I trzy te. Okej, okay, mamy clay. Okej. Okay. O, shit. To będzie dużo roboty. Mamy tą, która nam daje clay. Tylko jeszcze clay nie wiem, po co nam jest, ale dobra. Idziemy do przodu. Zrobię nam skrzynkę tutaj. Podkładam staw. Teraz tak, przyda mi się to, to z tym. Książka do zadań mi się przyda. Resztę chcę olać. Clay sapling i ten sapling, ok. O Boże, tego się nie spodziewałem w sumie po tym Sky Factory, że będę
Będę, kurde, teabagował drzewka, żeby zdobyć podstawowe surowce. Już mnie ręka boli od tego pytania. Oczywiście te drzewka same z siebie też wyrosną, no ale tak jest szybciej, nie oszukujmy się. O Boże. No wyrastają te drzewka w końcu, czy nie? Myślę, że ten odcinek będzie taki nudnawy właśnie, głównie debugowanie drzew i w ogóle. A w następnym zajmiemy się troszkę rozbudową bazy. Troszkę ogarniemy tutaj rzeczy. Bo myślę, że nie ma co tutaj więcej robić na razie. Poza tym odcinek już i tak się powoli kończy, ma 30 minut. Więc i tak będziemy się powoli żegnać. Okej. Znisz to, znisz to. Wyrzuć, wyrzuć. Widzicie, kurde, narobiłem tyle tego. Myślałem, że popełniłem wielki błąd. Wow, widzieliście to? Z drewna zrobiłem od razu patyki. To był mój głupi miskik w sumie, ale widzę, że się da. Nieważne. I tak jakby... No i zgubiłem myśl. Fuck me, nieważne. Nieważne, co mówiłem. Nic ważnego, skoro zapomniałem. No ale tak. A już wiem, że narobiłem sobie tych wooden kroków tak dużo, co nie? Że nawaliłem sobie pół ekwipunku nimi i patrzcie, wszystkie zużyłem. Wszystkie się przydały, tak czy siak. Więc no, ogólnie to by było na tyle w tym odcinku. Wrośnijmy sobie jeszcze troszkę tych drzewek kamiennych, zanim skończę, bo chcę jeszcze wykonać to zadanie, żeby upiec żołędzia. Chcę usmażyć żołędzia. Dajcie mi usmażyć żołędzia. Żołędzia. Dobra. Mam tutaj 4 kobla. Mam dużo tego. Więc czysto teoretycznie powinno mi wystarczyć. 9, dobrze. Dobrze. Czy ja tam widziałem kamienne patyki? Nieważne. Nie wiem, gdzie to postawić. Postawię nad tym. Chociaż nie, Jezu, debil MJack. No nie, nieważne. I upieczmy sobie to. Bo czemu nie? Taki mamy achievement, więc go wykonajmy. Okej, okay, eating dirt. Zajebiście. No to wykonaliśmy sobie troszkę dzisiaj misji. Bone sapling i tak dalej. Te saplingi jeszcze trzeba będzie porobić w następnym odcinku. Gravel sapling. Gravel acorn. Kurde. I tam było jeszcze jakiś sapling? Bone sapling. Mączka kostna. Kurde. Zastanawiam się, jak to działa. Czy ja to właśnie... nieważne. Nieważne. Ja się zastanawiam, jak to działa. A widzicie, jak dałem same te, jak dałem same na... Same... Jak dałem same sadzonki, to dało mi wodę. Widzicie? Już coś ogarnąłem nowego. Czyli to zależnie od tego, co tam dam, da mi różne rzeczy. Może nie wszystkie. A jak dam kamienne? Tak jakby nic. Nie, też daje mi wodę. Okej. Dobra, to by było na tyle w tym odcinku. Dziękuję bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że odcinek się podobał. Możecie napisać, czy seria się wam podoba, że to był mój dobry pomysł, czy zły, żeby w ogóle nagrywać Sky Factory 4, bo
No, nie mam pomysłów na serię. Ostatnio to The Escapist jest, ale The Escapist na razie będzie miało przerwę, bo będę czekał, aż Rife wróci z wakacji, żeby nagrać koopa, tak jak już większość z was powinna wiedzieć, interesujących się The Escapist. I tak jakby, no, z tym będzie mały problem. Dlatego pomyślałem sobie, że nagram Minecrafta. Minecraft jest takim przyjemną gierką i w ogóle. Więc nagrywamy sobie tutaj Minecrafta. Sky Factory 4 wpadło mi w łapki jakieś 2 dni temu, zauważyłem, więc no. Dzisiaj pobrałem, dzisiaj zagrałem, jest odcinek. Znaczy, odcinek będziecie mieli trochę później niż ja to nagram, ale no, no tak. Więc ja się zabieram do nagrywania kolejnego odcinka. Dziękuję jeszcze raz za oglądanie. Trzymajcie się. Do zobaczenia w następnych filmach, live'ach, materiałach, coverach i w ogóle czymkolwiek tam jeszcze. I cześć!